Przepraszam Was ogromnie, że zrobiłem z własnej gęby cholewę, ale tak wyszło. Naprawdę nie sądziłem, że cały dzień będę musiał spędzić, żeby znaleźć lot z Ekwadoru. Ale dziś mam już głowę lżejszą na tyle, żeby sobie uświadomić, że nie będę miał już czasu na odwiedzenie muzeum. Zresztą nie było jakiejś tam zdecydowanej większości głosów na jakieś muzeum. Ja osobiście miałem ochotę na Muzeum Złota. Przepraszam, powiało i musiałem przerwać znowu. Ewa Skielc głosowała na Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Były dwa głosy, zdaje się, od Danusi i od Piciu Travel na Muzeum Archeologiczne. A więc nie czuję się tak bardzo winny, a wręcz przeciwnie. Poczułem się lepiej. Ponieważ widzę, że nie tylko ja nie przepadam za muzeami, ale i większość z Was również, nie głosując na żadne muzeum. Laboratorium zlokalizowałem i zdecydowałem się, że pójdę sobie na moje ulubione espresso macchiato do dwóch miejsc, które znam, bo w mojej okolicy akurat nie ma takiego. Kawa na dole w moim hotelu jest niezła u pana, któremu daję zawsze 100% napiwek. Pamiętacie, kawa kosztuje niecałe 1000 peso, a ja mu daję 2000. Jakoś mi tak dziwnie dać mu to peso i czekać jeszcze na resztę, to znaczy się 1000 peso i jeszcze czekać na resztę, w związku z czym od pierwszego dnia mu daje 2000, a on zdziwiony patrzy na mnie. No już teraz tak bardzo zdziwiony nie jest, już mnie zna, jak tylko podchodzę, to nawet nie muszę mówić co chcę, bo już mi leje kawę i już się śmieje, bo mu wpadnie coś tam ekstra. No nie, 25 centów to jest naprawdę za mało. 50 już brzmi lepiej. Byliśmy w tym parku już tyle razy, a dopiero dziś zauważyłem, że park nazywa się Bawaria. Jest naprawdę ładny. W środku miasta, pomiędzy bardzo ruchliwymi ulicami, te drzewa naprawdę muszą robić dobrą robotę. Ciekawy jestem, czy moja kawiarnia jest dziś otwarta, bo zacząłem się właśnie zastanawiać, że dziś niedziela, to może sobie zrobili wolne. Tak dobrze prosperują przez cały tydzień, że nie muszą pracować w niedzielę. No i niestety, zamknięte. Ale to nic. Pójdziemy do Exito, czyli do tego mola. Do budynku właściwie, który albo sieci sklepów Dollar City. I tam na dole jest też sympatyczna kawiarnia. I też robią dobre espresso macchiato. Ale teraz zatrzymam się na papieroska, jeśli pozwolicie. Thank you.
you mind? Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że zatrzymałem się na dłużej, aby zobaczyć i podzielić z wami tym barwnym widowiskiem. A co to jest, wytłumaczę później. Thank you.
może dosyć już tego paradowania. Oczywiście, jak mi się trafiła taka gratka i zobaczyłem tę paradę, to odpuściłem swoje espresso macchiato i poszedłem filmować paradę, czego zresztą nie żałuję. Ale co wam pokażę teraz, to jest mało przyjemne. Wyobraźcie sobie, że moje drugie miejsce na espresso macchiato jest dzisiaj też zamknięte. Tak więc muszę się obyć bez macchiato i wrócić do pana, który działa w niedzielę też, i u niego wypiję kawę. Trudno się mówi. Wejdę jeszcze na górę, kupię coś do picia i do hotelu. Ile razy wracałem tutaj na espresso macchiato i przechodziłem koło tego zakładu, tyle razy współczułem wszystkim paniom, które robią sobie paznokcie, bo smród jest po prostu niesamowity z tych zakładów. I zobaczcie, dziś te ruchliwe ulice na co dzień zamieniły się w deptaki, zamieniły się w miejsca, po których ludzie sobie biegają, jeżdżą na rowerach. Jest przemiła. A wracając do parady, jak dowiedziałem się od ekipy telewizyjnej, bo podejrzewałem, że ci ludzie mogą rozmawiać po angielsku, to jest to parada. No i wieje. Ludzie z całego miasta, z różnych dzielnic, różnych społeczności, różnych narodowości spotykają się i defilują deptakiem, którym nam się udało kilka razy iść. Zobaczcie, to chyba jest najładniejszy pies, jakiego spotkałem w całej Kolumbii. Oh my god, it's beautiful! Tego rottweilera niestety już nigdy mi się nie udało spotkać. Tak więc nie pokażę wam największego rottweilera, jakiego widziałem. Ale ten owczarek alzacki był niesamowitej piękności. Wyobrażam sobie, jak kierowcy muszą dziś psioczyć na te zablokowane ulice, którymi się bardzo sympatycznie maszeruje, ale ja muszę skręcić do następnej równoległej, ponieważ dziś zachciało mi się coś z kokoriko. Pamiętacie, jadłem ostatnio tego chicken burger z kokoriko i naprawdę był bardzo smaczny. Tak więc możliwe, że dziś powtórzymy. No chyba, że znajdziemy coś lepszego. Teraz idziemy Carreras numer 13 albo 13 Carreras. I to przy tej właśnie ulicy powinniśmy gdzieś znaleźć kokoriko. Jest ich dużo, ale wiecie, jak to jest. Jak się potrzebuje, to nie ma. Już widzę kokoriko i już zastanawiam się, czy otwarte. Bo biorąc pod uwagę naszego pecha dzisiaj z espresso macchiato, to może być zamknięte. Chyba jest jednak otwarte. Także udało nam się. Zobaczymy, gdzie tu jest wejście. A, chyba tu zboczko. No to idziemy. Zobaczymy, co tu do wyboru. Buenas tardes.
Moja hamburgesa już jest w plecaku. Do tego frytki i butelka Coca-Coli. I za wszystko zapłaciłem 21 tysięcy peso, co używając przelicznika Pichu Travel jest nie mniej, nie więcej, tylko 21 zł. No, tą ulicą już się nie da iść. Ale na szczęście są chodniki szersze niż te, które mieliśmy w Santa Fe de Antioquia. A teraz będziemy szli awenidą, która nazywa się Caracas. Nie popisuję się przed wami znajomością miasta, ale te wszystkie nazwy brzmią tak egzotycznie, tak ładnie, że nie potrafię sobie odmówić przyjemności, aby was o nich poinformować. Ktoś zwrócił uwagę na te tasiemcowe autobusy przegubowe. Faktycznie one robią wrażenie. Żywotność mojej baterii dobiega końca. Wygląda na to, że za chwilę zejdzie. A więc żegnam się z wami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję, że po raz kolejny obejrzeliście mój film. I do następnego.